Suwalski szpital otworzył drzwi dla odwiedzających, ale nie oznacza to, że pacjentów można odwiedzać bez ograniczeń. Pacjentów leczonych w naszym szpitalu mogą odwiedzać osoby posiadające aktualny unijny certyfikat COVID, osoby będące ozdrowieńcami, które zdrowiały co najmniej 11 dni przed wizytą i nie dłużej niż 180 dni po ozdrowieniu. Do pacjentów wybrać się mogą również ci, którzy mają negatywny wynik testu wykonanego nie więcej niż 48 godzin przed wizytą. Warunkiem bezwzględnym u odwiedzających jest brak jakichkolwiek objawów infekcji oraz brak kontaktu z osobą zakażoną w ostatnim tygodniu przed odwiedzinami. Na terenie szpitala obowiązuje odwiedzających bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk, osłanianie ust i nosa maseczką oraz przestrzeganie zaleceń personelu medycznego. Chorego jednocześnie może odwiedzać tylko jedna osoba, a zalecony czas odwiedzin nie powinien przekraczać 20-30 minut. W przypadku, gdy przebywający w placówce pacjent jest w stanie terminalnym lub w stanie zagrożenia życia, część zasad może zostać nieco poluzowana przez ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego, ale niewzruszalne pozostają nakazy dotyczące masek, dezynfekcji i posłuszeństwa wobec zaleceń medyków. Jak zastrzega dyrekcja placówki, w przypadku pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego możliwe jest ponowne wstrzymanie odwiedzin.